być niebezpieczne. Przed użyciem powinniśmy przeczytać instrukcje obsługi. Są tylko dla osób dorosłych. O szczegółach sądzę, gdzie, jakie środki możemy używać, to jeszcze powrócimy. Natomiast warto jeszcze powiedzieć, że w Polsce na tyle są dobre przepisy, które to regulują, że nie ma bezpośredniej sprzedaży. Pan musi mi jako sprzedawca w sklepie podać taki środek. Nie wolno, tak jak w hipermarkecie, dotykać wszystkiego i to również powoduje, że takie wyznaczone stoiska, no daje to nam gwarancję, nie tak jak ostatnio widzieliśmy w Meksyku, 30 ton na zasadzie systemu naczyń połączonych doszło do wybuchu. I wiele ofiar śmiertelnych. Kilkadziesiąt osób zginęło. Miejmy nadzieję, że takich sytuacji nie dojdzie. Natomiast do tego tematu na antenie Polskiego Radia 24 na pewno jeszcze będziemy wracać. Za dziś dziękuję. Starszy brygadier Paweł Frontczak, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. A z naszym gościem, przepraszam, z naszym gościem rozmawiał Krzysztof Grzybowski. Polskie Radio 24. I zmieniamy temat. Z inicjatywy Polski 14 krajów europejskich wystosowało list do Komisji Europejskiej w sprawie jednolitego rynku cyfrowego. Mówiła radiowej jedynce minister cyfryzacji Anna Strażyńska. Podkreśliła, że liczy na postawienie przez Komisję Europejską blokady działań utrudniających swobodny przepływ danych. O propozycji resortu w Pulsie Gospodarki Wojciech Surmacz rozmawiał z Krzysztofem Schubertem, doradcą strategicznym Ministerstwa Cyfryzacji. To jest projekt nasz, polski. 14 premierów z całej Unii Europejskiej podpisało się pod tym projektem. Ja tylko powiem krótko, że ten projekt pozwoliłby, jeśli zostanie uwzględniony, pozwoliłby na oszczędności rzędu 8 miliardów euro w skali całej Unii. Pan Krzysztof Schubert, doradca strategiczny pani minister Strażyńskiej. Bardzo proszę powiedzieć coś więcej o tym projekcie, bo to jest niezwykle interesujący temat, który do tej pory nie wybrzmiał chyba do końca również w naszych mediach. Tak, dokładnie. Znaczy temat jednolitego rynku cyfrowego, czy strategia jednolitego rynku cyfrowego została nakreślona przez Komisję Europejską w maju zeszłego roku, w maju 2015. Tam jest szereg elementów, w którą stronę generalnie ten jednolity rynek cyfrowy powinien iść i jak ten rynek powinien być w skali Europy budowany, bo wbrew pozorom cały czas myślimy o takiej zjednoczonej jednej Europie w wielu obszarach. Ona jest cały czas dość mocno podzielona w tym obszarze cyfrowym, co wydaje się takie dość nienaturalne, bo to są jednak takie technologie, które pozwalają bardziej integrować niż nie integrować. Natomiast to, co się udało Polsce wypracować, czyli przez ostatnie 2 miesiące wytężona praca i rozmowy z 14. Pan był głównym koordynatorem tego projektu. Ja byłem, ja miałem przyjemność tutaj koordynować te rozmowy. Były to koordynacja rozmów pomiędzy 16 stolicami tak naprawdę, także dość trudne zadanie. Udało się wypracować dokument, który w tej nomenklaturze, powiedzmy, administracyjnej nazywa się jako non-paper, czyli taki dokument pokazujący, w którą stronę w obszarze przepływu danych chcemy iść. I Polska była inicjatorem tak naprawdę tego spotkania. Odbyło się spotkanie 2 grudnia bardzo wysokiego szczebla w naszym stałym przedstawicielstwie w Brukseli, gdzie zaprosiliśmy przedstawicieli 16 państw, które do tego naszego dokumentu zgodziły się przystąpić. Wniosły też bardzo tam ciekawe wkłady, także ten dokument jest dość mocno teraz prezentowany na tym forum europejskim. Obsada, jaką mieliśmy też, czyli to, co pokazuje, jak to jest ważny temat na naszym spotkaniu, też bardzo wysoka, czyli mieliśmy głównego komisarza unijnego odpowiedzialnego za ten rynek cyfrowy, czy komisarza Oettingera, mieliśmy 3 premierów na spotkaniu, kilku ministrów, kilku wiceministrów, ambasadorów. Także było widać, że to jest temat bardzo ważny dla tych państw. No i to, co najcenniejsze, Polska była inicjatorem, liderem i teraz ma ambicje być koordynatorem tego projektu w obszarze swobodnego przepływu danych pomiędzy państwami. Mamy sukces. Pani premier Beata Szydło pisze list do Donalda Tuska, podpisany przez 14 premierów z krajów Unii Europejskiej. Co w tym liście jest? Czego tak naprawdę dotyczy wasz projekt? O co chodzi z tym jednolitym rynkiem cyfrowym? Tak. Gdybyśmy to chcieli przeciętnemu Kowalskiemu wytłumaczyć, a tak naprawdę przeciętnemu polskiemu przedsiębiorcy, bo to głównie dla biznesu tak. Jest dobry wymiar
tego projektu. Jednolity rynek cyfrowy to jest szereg, to jest dokładnie 16 inicjatyw różnych, w różnych obszarach, czy to w cyberbezpieczeństwie, czy właśnie w danych, w sposobie budowania i administracji i tak dalej. To jest ileś segmentów. Natomiast technologie, o których później rozmawiamy i które są teraz na tym takim poziomie europejskim mocno dyskutowane, jak i w kraju, czyli internet rzeczy, big data, cloud computing, właśnie cyberbezpieczeństwo, wszystko na końcu i tak sprowadza się do danych, które w jakiś sposób chronimy, czy danych, które przepływają z miejsca w miejsce, i my jakby skupiliśmy się na tych danych, czyli na przyszłości, bo uważamy, że ekonomia w przyszłości będzie zależała od danych, stąd często pojawia się teraz takie już określenie ekonomia danych, czy te digital economy, taka cyfrowa ekonomia. To, co chcieliśmy pokazać w tym dokumencie, to, że nie powinniśmy w skali Europy teraz rozmawiać, gdzie te dane są trzymane, bo to nam pokazuje jakby kierunek na samej idei Unii Europejskiej, jednolitego rynku cyfrowego właśnie w tym kontekście, tylko jak te dane są trzymane, jak bezpiecznie, jak komercyjnie to jest opłacalne, czyli żeby państwa same mogły decydować, gdzie które dane trzymają. A w tej chwili nie mogą? W tej chwili jest to jakby dyskutowane. No teraz mamy tą dyskusję właśnie rozpoczętą. Część państw tutaj, no w dużej mierze są to największe państwa europejskie, czyli Francja, Niemcy, są raczej zatrzymaniem danych wytwarzanych przez swoje, czy to firmy, czy przez administrację na terenie własnego kraju. Natomiast pozostałe państwa unijne uważają, że to nie jest do końca dobry kierunek, że to państwa powinny decydować. Z kolei jest Unia Europejska, jest jednolity rynek cyfrowy. Jeżeli gdzieś indziej mamy taniej, lepiej, bezpiecznie, dlaczego tam mamy nie trzymać? I to jest jakby clue tego dokumentu, żeby rozmawiać, jak trzymamy dane, a nie gdzie je trzymamy, bo to nam wyznacza już sama idea jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej. No, to jest na pewno, aspekt ten taki komercyjny w tle jest na pewno istotny, bo nie można tutaj ukrywać, że też w tle jest biznes, który te dane chce trzymać, chce budować centra danych i obsługę tego od strony takiej merytorycznej świadczyć. Natomiast to, co jest ważne i co też jest szansą dla Polski w tym kontekście, my mamy stosunkowo dużo centrów danych w Polsce. Administracja ma tych centrów danych bardzo dużo. Mamy blisko 140 centrów danych w Polsce różnej wielkości. Ja dla porównania może podam, że Microsoft, ale w skali świata, nie tak dużych, ma centrów około 100. Także my mamy dużo do uporządkowania i dużo też takiego potencjału do świadczenia usług. Całe Polska gospodarki na naszej stronie internetowej. I jeszcze informacja z ostatniej chwili, ponieważ niemieckie do samolotu uwolnili wszystkich członków załogi, a sami zostali wyprowadzeni w kajdankach. Wynika z relacji maltańskiej telewizji. Według premiera Malty, ponieważ poddali się do wszystkich rodziców, którzy cierpią z powodu straty swoich dzieci, bo to taka strata dotkliwa. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy pana, rodzinę i wszystkich, którym Radio Maria towarzyszy. Czy są z barszczem, czy z grzybową, gwarne, czy wśród nocnej ciszy, takie jak zawsze, czy takie jak jeszcze nigdy. To są najpiękniejsze, bo wyjątkowe jak żadne inne. A w Lidlu na święta mamy to, co najlepsze. Bo już teraz świeży filet z łososia tylko 4,69 za 100 gramów. 4,69. A świeży schab wieprzowy bez kości jedynie 9,79 za kilogram. 9,79. Lidl. Co tydzień coś nowego. W Media Expert świąteczne przeceny. Setki prezentów taniej nawet do 50%. Media Expert. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Ale ulga, uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Przed państwem hity cenowe stokrotki. Aromatyczna kawa Lavazza. Jedyne 13,77 za 250 gramów. A Coca-Cola tylko 3,95 za 2,25 litra. Przy zakupie dwóch sztuk. Stokrotka. Zakupy jak składka. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Media Expert.
niskie ceny, teraz są wysokie ceny i za wszystko trzeba płacić. Autopromocja. Mareczek to by kropelki to nie dał nam. Polskie Radio 24. Serdecznie zapraszam w niedzielę, 25 grudnia, o godzinie 12:09. Dlatego tych Świadków Jehowy nie ma ani mormonów, ani świętych, ani prawosławnych ludzi. O Bożym Narodzeniu w Polsce i na Wyspach Brytyjskich, w Warszawie i w Londynie. Elżbieta Królikowska-Avis, wieloletnia korespondentka Wielkiej Brytanii. Autopromocja. Minęła 16:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Porywacze w kajdankach, pasażerowie wolni i bezpieczni. Zakończyła się akcja maltańskich służb po uprowadzeniu samolotu. Wiele wskazuje na to, że Polak zapobiegł jeszcze większej tragedii w Niemczech. Słychać głosy domagające się uhonorowania polskiego kierowcy ciężarówki. Święta bez zimowej aury, zamiast śniegu będzie deszcz, prognozują synoptycy. Będą kolejne fale powietrza, trochę cieplejszego i trochę chłodniejszego, ale cały czas z temperaturami przeważnie powyżej zera. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera, zapraszam. Porywacze libijskiego samolotu uwolnili wszystkich członków załogi, a sami zostali wyprowadzeni w kajdankach, wynika z relacji maltańskiej telewizji. Po południu maszyna została porwana i przekierowana na Maltę. Według premiera Malty porywacze poddali się, zostali przeszukani, a następnie wyprowadzono ich razem z ostatnimi uwolnionymi członkami załogi. Na pokładzie maszyny było 118 osób. Wszystkie uwalniano etapami przez 1,5 godziny. Według agencji Reuters porywacze byli uzbrojeni i prawdopodobnie chcieli ubiegać się o azyl polityczny na Malcie. Komendant główny włoskiej policji wystosował do swych agentów nowy okulnik nakazujący dalsze zwiększenie czujności. Po tym jak patrol w okolicach Mediolanu zastrzelił domniemanego sprawcę zamachu w Berlinie, zagrożone jest zdaniem komendanta bezpieczeństwo wszystkich policjantów. Opozycja ma nawet za złe władzom, że tak szybko ujawniono tożsamość członków patrolu, który wziął udział w wymianie ognia z Tunezyjczykiem. Ze swej strony prowadzący śledztwo w tej sprawie chcą dociec, dlaczego Anis Amri, który przybył do Włoch z Francji, znalazł się tej nocy właśnie w mieście Sesto San Giovanni pod Mediolanem. Nie wyklucza się, że liczył na pomoc tamtejszej wspólnoty islamskiej. Podejrzenia wokół tej sprawy narosły po tym, jak komendant mediolańskiej policji Antonio De Jezu na pytanie o to odpowiedział, że biorąc pod uwagę charakter sprawy, wolałby o tym nie mówić. Natychmiastowego wydalenia z Włoch nielegalnych imigrantów domaga się lider ruchu Pięciu Gwiazd, były komik Beppe Grillo. Pyta on również, jak poszukiwanemu w całej Europie osobnikowi udało się bez problemów wjechać pociągiem do Włoch. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Zmiany w przepisach zapowiada także niemiecki minister spraw wewnętrznych. Thomas de Maizière poinformował, że zamierza porozmawiać z ministrem sprawiedliwości Heiko Maasem na temat zmian dotyczących zasad deportacyjnych. Zaznaczył przy tym, że zagrożenie terrorystyczne w Niemczech pozostaje wysokie, mimo zabicia podejrzewanego o spowodowanie zamachu w Berlinie Anisa Amriego. W Niemczech coraz częściej pojawiają się głosy domagające się uhonorowania polskiego kierowcy ciężarówki wykorzystanej do poniedziałkowego zamachu w Berlinie. Wiele bowiem wskazuje na to, że Polak zapobiegł jeszcze większej tragedii. O szczegółach Wojciech Szymański. Już ponad 10 tysięcy osób podpisało się w internecie pod petycją do prezydenta Niemiec o pośmiertne przyznanie Polakowi Federalnego Krzyża Zasługi. W uzasadnieniu czytamy, że polski kierowca poświęcił życie, aby powstrzymać zamachowca i prawdopodobnie uratował wiele osób na jarmarku bożonarodzeniowym. Polskiego kierowcę wspominano też podczas wczorajszej mszy żałobnej w berlińskiej bazylice świętego Jana Chrzciciela. Obecny na nabożeństwie poseł do Bundestagu Karl Georg Wellmann mówił, że to bohater, który prawdopodobnie zapobiegł jeszcze większej tragedii. Sekcja zwłok polskiego kierowcy wykazała, że został on zastrzelony dopiero na miejscu zamachu. Osoby zbliżone do śledztwa przyznają nieoficjalnie, że Łukasz U. prawdopodobnie rzucił się na kierownicę samochodu, gdy zobaczył, że napastnik wjeżdża w tłum. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.
Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 8,2%, czyli tyle, ile w październiku podał Główny Urząd Statystyczny. Przed rokiem było to 9,6%. Dane za listopad są zgodne z wcześniejszymi szacunkami resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Jak zaznaczył w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową wiceminister Stanisław Szwed, te dane potwierdzają, że do końca roku bezrobocie, jeśli wzrośnie, to tylko nieznacznie. Poziom bezrobocia 8,2, czyli najniższy od 25 lat. Myślę, że w grudniu ten poziom minimalnie wzrośnie, ale to nie będzie jakiś znaczący wzrost, to będzie może 0,2%. W tej chwili kończą się prace zarówno te, które były w ramach środków przeznaczone na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Oczywiście no, zawsze w takim okresie bezrobocie wzrastało mocniej ze względu na koniec prac sezonowych. Takiego zjawiska w tej chwili nie obserwujemy, także ten poziom bezrobocia jest w tej chwili niski. Minister Szwed zwrócił uwagę, że są miasta, w których bezrobocie jest śladowe. Na poziomie 2-3%, także to jest duży sukces, ale też no, wyzwanie przed tym, jakim stoimy, czyli zagospodarowanie tych osób, które są długotrwale bezrobotne. Najniższa stopa bezrobocia była w województwie wielkopolskim, gdzie wyniosła 5%, najwyższa w warmińsko-mazurskim 13,9%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu listopada wyniosła 1 313 000 osób i była niższa niż przed rokiem o 14,2%. Dwa zarzuty usłyszał w gdańskiej prokuraturze były pięściarz Dariusz Michalczewski. Chodzi o znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej swojej żony. 48-latek został zatrzymany dwa dni temu po awanturze, którą wszczął w swoim domu. Jego żona podczas interwencji złożyła zawiadomienie w sprawie przemocy domowej. Później jednak odmówiła składania zeznań, ale prokuratura zajęła się sprawą z urzędu. Jak poinformowała Tatiana Waszkiewicz z prokuratury okręgowej w Gdańsku, do przestępstwa objętego zarzutami miało dojść w czasie ostatnich 3 miesięcy. Znieważenie polega na użyciu słów powszechnie uznanych za obelżywe, natomiast naruszenie nietykalności na uderzenie pokrzywdzonej. Prokurator nie zastosował wobec podejrzanego środków zapobiegawczych. Podejrzany po wykonanej czynności został zwolniony. Odnośnie zabezpieczonych substancji na podstawie uzyskanej opinii ustalono, że stanowi ona chlorowodorek kokainy, jednakże w ilości śladowej, nie dającej podstawy przedstawienia zarzutów. Prokurator przyznała, że wczoraj policja przeszukiwała siłownię i inne pomieszczenia należące do Dariusza Michalczewskiego. Nie znalazła jednak żadnych zabronionych substancji. Byłemu pięściarzowi grozi rok więzienia. Prezydent Rosji blisko 4 godziny odpowiadał na pytania dziennikarzy. Po raz 12 w Moskwie zorganizowano tak zwaną dużą konferencję prasową Władimira Putina. Gospodarz Kremla odniósł się na niej między innymi do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się w Smoleńsku. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosja na razie nie zwróci wraku Tupolewa, oświadczył na konferencji prasowej w Moskwie Władimir Putin. Według prezydenta Rosji wrak samolotu jest wciąż potrzebny śledczym badającym przyczyny tragedii. Rzeczywiście, komitet śledczy prowadzi postępowanie i dopóki ono się nie zakończy, ten wrak jest potrzebny. Tragedia wydarzyła się straszna. W trakcie konferencji prasowej Władimir Putin poruszył także kwestię zbrojeń. Jak oświadczył, Rosja dysponuje systemami bardziej efektywnymi niż amerykańska tarcza antyrakietowa. Nie my to wymyśliliśmy, ale jesteśmy zmuszeni odpowiedzieć na takie wyzwanie. Tak poszliśmy do przodu z unowocześnieniem naszych systemów, w tym tak zwanej jądrowej triady, między innymi w przeciwdziałaniu tarczy antyrakietowej. Nasz system jest znacznie bardziej efektywny niż sama tarcza. Taka jest prawda. Prezydent Rosji poruszył także kwestię kryzysu ukraińskiego, współpracy z Unią Europejską, ale najwięcej czasu poświęcił na pytania dotyczące wewnętrznych spraw Federacji Rosyjskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przyszły rok nie będzie korzystny dla negocjacji w sprawie Brexitu. Takie ostrzeżenie zawiera raport autorstwa organizacji UK in Changing Britain. A więcej na ten temat z Londynu Adam Dąbrowski. Czasu jest niewiele, a problemów mnóstwo, mówi jedna z autorek raportu Catherine Barnard. Terroryzm, kryzys uchodźczy, do tego euro nadal niestabilne, szczególnie jeżeli pomyślimy o włoskich bankach. Na to nałożą się ciężkie negocjacje budżetowe. Każdy kraj będzie tu oczywiście walczył o swój interes, ale ogólnie przyjmie też
bardziej nacjonalistyczny kierunek. Pośród najtrudniejszych pytań raport wymienia następujące. Jaki będzie los funduszy na naukę, z którego korzystają badacze i z kontynentu, i z wyspy? Kto płacić będzie za emerytury dla brytyjskich urzędników unijnych? Co stanie się z unijnymi agencjami, które dziś siedziby mają w Londynie? Wreszcie, czy albo w jakim stopniu Londyn będzie miał dostęp do wspólnego rynku? No i jaką cenę za to zapłaci? Brutalna, ciężka i długa. Taka będzie ta walka, a na końcu wielu ludzi będzie zawiedzionych wynikiem. Walka ta, według autorów raportu, będzie tak skomplikowana, że nie obędzie się bez umowy przejściowej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Theresa May zapowiada formalny początek Brexitu do końca marca przyszłego roku. W styczniu będzie wiadomo, czy artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego może uruchomić sama, czy też uprzednią zgodę musi wyrazić parlament, być może zawężając mandat negocjacyjny premier. Hiszpańskie wydawnictwa narzekają na internetowych piratów. Jak wynika z badań cechu katalońskich wydawców, w tym roku straty poniesione na skutek nielegalnego kopiowania książek, przede wszystkim e-booków, osiągnęły 200 milionów euro. Ewa Wysocka. Co szósty ankietowany przyznał, że kupuje i czytuje e-booki. Gdy jednak wydawcy porównali wyniki sondażu ze sprzedażą e-booków, okazało się, że prawie 20% czytelników nielegalnie ściąga je z internetu. Wydawcy informują, że od początku roku skopiowano 20 milionów e-booków. Większością z nich były nowości wydawnicze. Wydawcy apelują o niedawanie w prezencie pirackich książek. Domagają się też, by media rozpoczęły kampanię przeciwko nielegalnym kopiom, a szkoły wprowadziły do zajęć tematy dotyczące potrzeby czytania książek. Okazuje się bowiem, że statystyczny Hiszpan poświęca na to średnio 13 minut dziennie, 10 razy mniej niż na oglądanie telewizji. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Wracamy do kraju. Świąteczne życzenia złożył metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny. Skorzystajmy ze świąt Bożego Narodzenia w pełni, apelował duchowny. Metropolita wrocławski był dziś gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Wszystkim słuchaczom życzył doświadczenia Bożej miłości. Życzę tego doświadczenia, dotknięcia tej Bożej miłości, bo dzieciątko Jezus, które rodzi się w stajni betlejemskiej, ono się rodzi po to, by nas obdarzać pokojem, by nas obdarzać radością, by obdarzać miłością, i tego wszystkim słuchaczom z serca po prostu życzę. Święta to czas spotkań z rodziną, życzeń i refleksji, ale nie można zapominać o bezpieczeństwie. O tym aspekcie Bożego Narodzenia mówił na antenie Polskiego Radia 24 rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Starszy brygadier Paweł Frontczak przekonywał, że czujnik tlenku węgla może być dobrym prezentem pod choinkę. Podkreślał, że choć świadomość zagrożenia związanego z ulatnianiem się tlenku węgla wzrasta, statystyki są wciąż zatrważające. Niestety w wyniku tych emisji tlenek węgla powstaje, kiedy zapominamy o okresowych przeglądach urządzeń, instalacji, czyszczeniu przewodów kominowych, przewodów spalinowych. Niestety zginęło już 19 osób, a 858 wymagało hospitalizacji. Paweł Frontczak przypomniał też, że świąteczne iluminacje nie powinny być włączone, gdy ich właścicieli nie ma w domach. Każde urządzenie elektryczne może być sprawcą pożaru, a także porażenia prądem elektrycznym. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że tego typu urządzenia powinny posiadać określone znaki bezpieczeństwa. Każde urządzenie elektryczne, niezależnie od posiadanego znaku, żeby zagwarantować bezpieczeństwo naszych bliskich i nasze, ono powinno być włączone do sieci, kiedy sprawujemy nad nimi nadzór. Rzecznik Straży Pożarnej apelował również do kierowców, aby w czasie świąt zachowali bezpieczeństwo na drogach. Święta spędzą w pociągach i na dworcach. Dla wielu kolejarzy Boże Narodzenie, a także drugi dzień świąt, to czas zwykłej pracy, a także rozłąki z rodziną. Jak mówi kierownik pociągu w spółce PKP Intercity Grzegorz Malczewski, zupełnie inna atmosfera przed świętami i w czasie świąt. Pasażerów jest bardzo wielu, wszyscy chcą dotrzeć do swoich domów na czas. Natomiast już sam dzień wigilijny i w pierwszy czy drugi dzień świąt jest to już okres wyciszenia. Zauważamy, że pasażerowie również są dla siebie bardziej uprzejmi, panuje miła atmosfera, także ten nastrój świąteczny jest lekko wyczuwalny. Maszynista Grzegorz Bieńkowski mówi, że często spędza święta w pracy poza domem. Jego zdaniem każdy kolejarz ma świadomość, że Boże Narodzenie czy Wielkanoc może spędzić daleko od rodziny.
Często zdarza się właśnie pracować w święta. To jest taki zawód. Każdy z nas maszynistów, podejmując tą pracę, ten zawód, wiedział, na co się porywa, znał wszystkie ograniczenia i jest po prostu gotów na podjęcie pewnych wyrzeczeń właśnie z tytułu nieobecności, na przykład w domu rodzinnym podczas różnego rodzaju świąt czy wydarzeń. W tym roku spółka PKP Intercity uruchomiła na święta, Sylwestra i Nowy Rok 36 dodatkowych pociągów. Prognoza pogody. Wieczorem i w nocy pochmurno, na północnym zachodzie i północy opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na wschodzie deszcz ze śniegiem, śnieg i marznąca mrzawka. Z kolei w centrum i na południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 6 stopni na południowym wschodzie i w dolinach karpackich, minus 1 w centrum, do 2 stopni na plusie na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Pogoda w czasie tegorocznych świąt Bożego Narodzenia nie będzie zimowa. Zamiast śniegu spodziewać możemy się głównie opadów deszczu, zapowiadają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatury w ciągu najbliższych dni mają sięgać powyżej zera, mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przez okres najbliższych 3 dni będzie nas obejmował niż z ośrodkami nad północnym Atlantykiem i nad Skandynawią i będzie do Polski napływało wilgotne, chłodne powietrze polarnomorskie. Będą przechodziły fronty, także będą kolejne fale powietrza trochę cieplejszego i trochę chłodniejszego, ale cały czas z temperaturami przeważnie powyżej zera. Dzień będzie to tak zdecydowanie powyżej zera, około 1-2 stopni na wschodzie do nawet 8 na zachodzie, 8 będzie w niedzielę, a noce będą z lekko około zerowymi temperaturami. Na terenach podgórskich będzie chłodniej, minus 2, minus 3, natomiast w głębi kraju od 0 do 2, 3, 4 stopni. W Wigilię opadów marznących spodziewać się można jedynie w rejonach podgórskich. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz w MediaMarkt. Kupując ekspres wysokociśnieniowy Nespresso U-Milk w zestawie z voucherem na kawę Nespresso za jedyne 599 zł, oszczędzasz 100 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Przed Państwem hity cenowe stokrotki. Aromatyczna kawa Lavazza. Jedyne 13,77 za 250 gramów. A Coca-Cola tylko 3,95 za 2,25 litra przy zakupie 2 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Media Ekspert. Świąteczne przeceny. Setki prezentów taniej nawet do 50%. Nie możesz doczekać się świąt? Już dziś sprawdź, jakie prezenty przygotowały polskie linie lotnicze LOT. Teraz na LOT.com codziennie inny kierunek w promocyjnej cenie. Nawet do 50% taniej. Bo najlepsza strona świąt to strona LOT.com. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Siedemnaście minut po godzinie 16:00 słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w piątek. Jest 23 dzień grudnia. Jakub Kukla, witam serdecznie i zapraszam do godziny 17:00. Polskie Radio 24. A na początek wracamy do sytuacji na maltańskim lotnisku. Przypomnijmy, porywacze libijskiego samolotu uwolnili wszystkich członków załogi, a sami zostali wyprowadzeni w kajdankach. Tak wynika z relacji maltańskiej telewizji. Według premiera Malty porywacze poddali się, zostali przeszukani, a następnie wyprowadzono ich w kajdankach razem z ostatnimi uwolnionymi członkami załogi. Na pokładzie było 118 osób, wszystkie uwalniano etapami przez 1,5 godziny. Według agencji Reutera porywacze byli uzbrojeni i prawdopodobnie chcieli ubiegać się o azyl polityczny na Malcie. Naszym gościem jest Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu, Kolegium Civitas i City Security. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak interpretować tę sytuację, która rozegrała się w ciągu kilku godzin na lotnisku maltańskim? No, należałoby zacząć od tego, jak wygląda sytuacja wewnętrzna Libii w kontekście chociażby nawet bezpieczeństwa lotu, bo dla mnie jest niewyobrażalnym,
żeby na pokład samolotu można było wnieść niebezpieczne przedmioty typu granaty, jeżeli się to potwierdzi, tak? I tak naprawdę to od dawna jest mówione o tym, że Libia jest państwem tak naprawdę upadłym, gdzie obozy, główne obozy nie mogą dojść do porozumienia. Do tego dochodzi jeszcze, dochodzą do tego organizacje terrorystyczne, między innymi ISIS. No i oczywiście zwolennicy obalonego prezydenta. I w kontekście tego, co mogliśmy zaobserwować, usłyszeć, no to przede wszystkim mężczyźni, którzy uprowadzili samolot, no chcieli przede wszystkim zademonstrować jakieś swoje poglądy, ale jednocześnie, a właściwie głównym celem ich była ucieczka z Libii i oczywiście staranie się o azyl, no chociażby na Malcie, tak? I tutaj powstaje pytanie tylko, jak zostaną potraktowani, ale to już wszystko będzie wynikało z tego, jak potoczą się rozmowy, co oni będą mieli do powiedzenia, czy faktycznie były groźby z użyciem niebezpiecznych przedmiotów. I to od tego jest uzależnione, tak, jakie będą dalsze losy. Ale możemy założyć, że w jakimś sensie porywacze swój cel osiągnęli, wydostali się z Libii. No nie ulega wątpliwości, oczywiście, że także osiągnęli swój cel, wydostali się z Libii i nawet gdy zostaną im przedstawione zarzuty, a na pewno zostaną przedstawione, to będą odsiadywać wyroki w miejscu docelowym, czyli na Malcie, dlatego że nikt ich nie deportuje do Libii. Także to, no oczywiście trzeba będzie potwierdzić ich tożsamość, motywację tą, o której mówiłem i wtedy dopiero będą podejmowane konkretne kroki czy w kontekście przedstawienia zarzutów i wyroków. Przypomnijmy, porywacze libijskiego samolotu uwolnili wszystkich członków załogi, a sami zostali wyprowadzeni w kajdankach. Według premiera Malty porywacze poddali się, zostali przeszukani, a następnie wyprowadzone ich w kajdankach razem z ostatnimi uwolnionymi członkami załogi. Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu, Kolegium Civitas i City Security. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Gość Polskiego Radia 24. Na naszym zegarze 21 minut po godzinie 16. My zmieniamy temat. W naszym studiu Jan Chmielewski, Klub Jagielloński. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Przyjrzymy się przedświątecznym wydarzeniom w polskiej polityce, a trochę się dzieje, chociaż są to wydarzenia, można by odnieść wrażenie, w jakimś sensie podskórne. Do 11 stycznia ma trwać protest opozycji w Sejmie. Na sali plenarnej rotacyjnie przebywać będzie kilkudziesięcioosobowa grupa posłów PO, ustalił klub Platformy. 11 stycznia, kiedy zaplanowane jest kolejne posiedzenie Sejmu, politycy opozycji mają ponownie zablokować mównicę sejmową. Jak pan ocenia tę decyzję opozycji, części opozycji? Wiedziałem, że będziemy o tym rozmawiali. Kiedy tutaj szedłem, przyszła mi do głowy taka metafora, że jutro wszyscy, jakby w większości, siądziemy do stołów wigilijnych i siądziemy do stołów nawet z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy co do poglądów politycznych. I pytanie jest takie, czy zerwiemy obrus, czy wywrócimy talerze i wyjdziemy, czy też będziemy się zachowywać normalnie, to znaczy jednak w jaki sposób zmusimy się, postaramy się być kulturalni i porozmawiać mimo wszystko. Jakby nie wiem, czy to jest jakby trafna metafora, ale jakby w gruncie rzeczy chyba właśnie do tych zasad współżycia społecznego można sprowadzić cały konflikt, którego jesteśmy świadkami, że tak naprawdę nie do końca chodzi o to, kto naruszył reguły prawa i jak, ponieważ dwie strony to zrobiły ewidentnie, tylko o to, co jest miarą naszego człowieczeństwa, czyli to, czy potrafimy rozmawiać ze sobą i czy traktujemy drugiego człowieka z pogardą, czy nie. I myślę, że ten konflikt tak daleko zaszedł, że jesteśmy w stanie powiedzieć, zarówno jedna, jak i druga strona po prostu żywią do siebie pogardę, co jest niszczące. I kontynuowanie tego stanowiska, tych najróżniejszych absurdalnych decyzji
mówię, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, nie prowadzi do niczego dobrego. Pan mówi o pogardzie, a tymczasem minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak zapewnia, że posłowie opozycji nie będą usuwani z sali plenarnej Sejmu. Jeśli chcą protestować, mogą. Bardzo miły gest, ale czy on rozwiąże ten problem? Jakby, czy o co nam chodzi w polityce? O to, żeby blokować mównicę, albo później być może zablokować salę plenarną, bo jak rozumiem, na salę plenarną, salę kolumnową też posłowie opozycji będą zaproszeni. No nie widzę innego wyjścia, chyba że nie będą wpuszczeni, to co będzie równie absurdalne. Żadna z tych dróg, żadne z tych rozwiązań nie jest dobre. Myślę, że to jest w gruncie rzeczy dobry czas, żeby do tego największego swojego wroga, nawet politycznego, podejść z opłatkiem i być może przełamać te animozje, które zostały posunięte do śmieszności już w tym momencie. Opłatek w Sejmie już był, jak widać nie poskutkowało, a przynajmniej nie do końca. A co pana zdaniem chce opozycja osiągnąć, blokując mównicę, blokując salę plenarną? Szczerze to nie wiem. Jakby wiem, że opozycja na pewno, no i tu muszę wrócić już do takiego codziennego wykładania zdarzeń politycznych. Myślę, że jest to paliwo dla opozycji, która nie wiedziała do końca za bardzo, jak się odnaleźć w całym dotychczasowym ambarasie i jakby nie potrafiła do końca ustosunkować się do rządzących, rządzący także nie potrafili znaleźć odpowiedniego języka do rozmowy z opozycją. Natomiast ta sytuacja tak wyeskalowana po raz pierwszy od roku rządu PiS-u w pewien sposób prawdopodobnie nadała niektórym członkom opozycji jakiś taką namiastkę sensu w istnieniu. Tylko że to jest błąd, to nie jest wcale namiastka, ani w ogóle sens bycia opozycją, blokowanie mównicy. Znamy przypadki, w których inne ugrupowania polityczne blokowały mównicę i nie pochwalaliśmy tego, jakby nie podobało nam się to do końca, bo jest to zwyczajne uniemożliwianie jakiegokolwiek dalszego procedowania spraw. I myślę, że tak pragmatycznie to interpretując, że jest to jakiś tam przyczynek do dalszych wydarzeń, do dalszego prowadzenia wydarzeń przez opozycję. Chociaż bieg wydarzeń jest do przewidzenia, bo o tym też mówił minister Błaszczak, stwierdzając, że jeśli do 11 stycznia opozycja chciałaby blokować i mównicę, i całą salę plenarną, to może to robić. Gdyby w tym momencie, czyli w momencie kolejnego posiedzenia Sejmu, posłowie nie chcieli usunąć się z sali plenarnej, wtedy kolejne posiedzenie odbędzie się po prostu w sali kolumnowej. Czyli równie dobrze w którymś momencie moglibyśmy wybudować nowy budynek sejmowy. Tak? No przepraszam, że tak to ująłem, ale tak rzeczywiście może tak to wyglądać. Jakby nie jest rolą, przede wszystkim nie jest rolą ministra Błaszczaka wypowiadanie się w tej sprawie. On nie jest marszałkiem Sejmu. O tym powinno się dyskutować z marszałkiem Kuchcińskim. I to on powinien tak naprawdę wyjść jako rządzący, na którym spoczywa odpowiedzialność z propozycją, z ręką wyciągniętą do opozycji, która będzie spędzała czas święta między innymi w Sejmie. O co właściwie chodzi w tym sporze? Od czego on się zaczął? Chodziło o wykluczenie posła PO z obrad? Chodziło o uchwalenie budżetu w takiej, a nie innej formie? Chodziło może o ewentualne ograniczenie praw dziennikarzy pracujących na terenie parlamentu, czy chodziło o jakikolwiek pretekst? Byłbym bardzo rad, gdybym mógł udzielić panu jednej odpowiedzi, jednej, którą moglibyśmy uznać za prawdziwą. Za każdą z tych tez oczywiście można zbudować obszerną argumentację, ale ja tak naprawdę nie wiem. Jakby nie wiem, dlaczego sytuacja wyeskalowała się tak szybko. I chyba jakby napięcie, jakieś, nie wiem, przesilenie zimowe, coś w tym rodzaju, może to tak należy interpretować, czysto biologicznie, nie mam zielonego pojęcia. Z drugiej strony pytanie jest kluczowe, bo w zależności od tego, o co chodzi, można udzielić różnych odpowiedzi. Z jednej strony opozycja twierdziła, że protestuje przeciwko ograniczeniu praw dziennikarzy na terenie parlamentu, ale przecież marszałek Karczewski zapowiedział, że do początku stycznia, do końca pierwszego tygodnia stycznia funkcjonują stare zasady, więc
pracach z drugiej strony rządzący twierdzili i całą narrację zbudowano wokół tezy sprzeciwu wobec ustawy, tak zwanej ustawy deubekizacyjnej, która odbierze szereg przywilejów emerytalnych, a nawet i po prostu kwot od emerytur poszczególnych funkcjonariuszy. Więc jakby na wiele sposobów jakby mi z trudnością przychodzi odniesienie się do któregokolwiek z tych argumentów, ponieważ nie identyfikuję się zwyczajnie z którąkolwiek z tych stron. I też jakby spojrzenie na to z chłodnym spojrzeniem wcale nie doprowadzi nas do jednego i słusznego wniosku. To chciałbym to powtórzyć. I to jest coś, co jest właśnie wprowadza Polaków w duże zakłopotanie, ponieważ stawia ich przed alternatywą. Albo należy rozumieć tę sytuację w ten sposób, albo w ten sposób. Jakby ja uważam, że źródłem jednak jest właśnie ta pogarda, którą dwie strony sporu do siebie żywią. Gdyby to nie było aż tak daleko posunięte, prawdopodobnie sprawy by się tak nie potoczyły. Zabrzmiało to trochę jak życzenie świąteczne. Oczywiście, tak. Na razie to postawmy kropkę, tutaj się zatrzymajmy, do rozmowy wrócimy za minut kilka. Naszym gościem jest Jan Chmielewski z Klubu Jagiellońskiego. Informacje dnia w skrócie. Minęła 16:30. Porywacze libijskiego samolotu uwolnili wszystkich zakładników i o tym na początek. W serwisie powrócimy do poniedziałkowego zamachu w Berlinie. Podejrzewany o dokonanie ataku Anis Amri przysięgał wierność państwu islamskiemu. Będzie też o apelu banków żywności, by nie marnować świątecznego jedzenia. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Porywacze libijskiego samolotu uwolnili wszystkich członków załogi, a sami zostali wyprowadzeni w kajdankach, wynika z relacji maltańskiej telewizji. Po południu maszyna została porwana i przekierowana na Maltę. Według premiera Malty porywacze poddali się, zostali przeszukani, a następnie wyprowadzono ich w kajdankach razem z ostatnimi uwolnionymi członkami załogi. Na pokładzie było 118 osób, wszystkie uwalniano etapami przez półtorej godziny. Według agencji Reutera porywacze byli uzbrojeni i prawdopodobnie chcieli ubiegać się o azyl polityczny na Malcie. Podejrzewany o przeprowadzenie zamachu w Berlinie, Anis Amri przysięgał wierność tak zwanemu państwu islamskiemu. Powiązana z organizacją agencja AMAK opublikowała nagranie wideo przedstawiające 24-letniego Tunezyjczyka. Amri wzywa tam zwolenników grupy dżihadystycznej do zemsty na odpowiedzialnych za naloty w Syrii i Iraku. Moje przesłanie do krzyżowców bombardujących codziennie muzułmanów. Ich krew nie zostanie przelana na marne. Jesteśmy narodem opowiadającym się za nimi i zemścimy się za nich. Tak mówi podejrzewany o przeprowadzenie zamachu w Berlinie, Tunezyjczyk. Anis Amri został zastrzelony w nocy przez włoską policję. Do wymiany ognia doszło, gdy funkcjonariusze chcieli go rutynowo wylegitymować. Banki żywności apelują o przemyślane zakupy na święta. Z badań instytucji wynika, że w ciągu roku w każdym domu wyrzucanych jest 100 kg jedzenia. Beata Ciepła z Banku Żywności w Krakowie zaznacza, że wielu Polakom zdarza się kupować więcej niż potrzebują, a wystarczy postępować według zasady 4 razy P. To pierwsze planowanie, właśnie żeby starać się już kupić to, co jest potrzebne i nie dać się uwieść promocjom. Przechowywanie żywności. Też niestety nawet i w lodówce źle, nie na właściwych półkach układamy tę żywność. To, co po świętach możemy zrobić, jeśli się już okaże, to przede wszystkim przetwarzanie. Z resztek możemy przygotować jakieś dobre potrawy. No i czwarte P, o którym mówimy, podziel się. Czegoś mamy za dużo, przekażmy rodzinie, sąsiadowi. Polacy marnują 9,5 miliona ton żywności rocznie. To według danych Eurostatu piąte miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. 50% jedzenia marnuje się w gospodarstwach domowych. Dwujęzyczne tablice informacyjne staną w dzielnicach powiększonego Opola. Taką deklarację złożył prezydent Arkadiusz Wiśniewski podczas spotkania z Rafałem Bartkiem, przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturowego Niemców na Śląsku Opolskim.
Rafał Bartek po wczorajszym spotkaniu poinformował, że dwujęzyczne tablice mają stanąć bez warunków wstępnych. Czyli bez jakiejś opinii Rady Dzielnicy czy jakichś innych gremiów. Jednak rano gościu w Radiu Opole i nieco złagodził swoją wcześniejszą wypowiedź, zaznaczając, że w dzielnicach tak zwanego Starego Opola ustawianie tablic z niemieckimi nazwami mogłoby być konsultowane. Warto zachować część praw, które do tej pory przedstawiciele mniejszości niemieckiej mieli w gminach, które zamieszkiwali. Tak prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski tłumaczył swoją wstępną zgodę na dwujęzyczne tablice. We wszystkich sołectwach dawnych i nowych częściach Opola powstaną dzielnice, rady dzielnic. Wtedy być może pojawią się tablice dwujęzyczne. Justyna Soppa, radna klubu Razem dla Opola i dzielnicy Nowa Wieś Królewska, twierdzi, że to mieszkańcy powinni o tym zadecydować. Należałoby te dzielnice opisać jednak nazwami polskimi. Jeżeli będzie taka wola mieszkańców, to można wprowadzić niemieckie nazwy. Innego zdania jest natomiast Sławomir Batko, radny PiSu. Ja uważam, że to nie jest najlepszy pomysł, że nie ma sensu podgrzewać dodatkowo jakichś emocji. Rozmowy o sytuacji mniejszości niemieckiej w Nowym Opolu mają być kontynuowane w przyszłym roku. Opole, Kacper Śnigurski. Prognoza pogody. Wieczorem i w nocy pochmurno, na północnym zachodzie i północy opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na wschodzie deszcz ze śniegiem, śnieg i marznąca mrzawka. Z kolei w centrum i na południu mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 6 stopni na południowym wschodzie i w dolinach karpackich, minus 1 w centrum do 2 stopni na plusie na północnym zachodzie i na wybrzeżu. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny punktualnie o 17:00. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A tymczasem na zegarze 16:35. Gość Polskiego Radia 24. Jan Chmielewski, Klub Jagielloński. Raz jeszcze dzień dobry. Kłaniam się. Rozmawiamy o sytuacji przedświątecznej w polskiej polityce, a święta upłyną przynajmniej części polityków na proteście, na blokowaniu mównicy sejmowej i sali plenarnej. Po taką zapowiedź złożyli politycy Prawa Platformy Obywatelskiej, mają blokować salę plenarną do 11 stycznia. Pytanie, co na to rządzący? Na niedawnej konferencji polityków Prawa i Sprawiedliwości usłyszeliśmy, że z jednej strony jest wola, żeby rozmawiać z opozycją, żeby w jakimś sensie na nowo sformułować współpracę opozycji z rządem. Z drugiej strony padły także sformułowania, że wszystkich obowiązują prawa, także parlamentarzystów i nawet posłowie nie mają prawa występować wbrew regułom. W kontekście tej konferencji chciałbym zwrócić uwagę, no między innymi na to, o czym pan powiedział, że z jednej strony jakby wyciągnięto rękę na zgodę, a z drugiej strony pokazano palcem, które przepisy kodeksu karnego mogą zostać uznane za naruszone. Ale jeszcze jedna kwestia, jakby jakiego organu państwa była to konferencja. Zastanawiało mnie to, kiedy na samym początku rzecznik rządu przywitał Jarosława Kaczyńskiego, a dopiero później Beatę Szydło i marszałka Sejmu. Bardzo ciekawa kolejność, jakby nie spodziewałem się takiej znajomości prawa po rzeczniku rządu. Natomiast wracając do pańskiego pytania, jakby oczywiście jest w tej konferencji, w sygnale wysłanym przez Jarosława Kaczyńskiego jest sprzeczność i jakby zarówno jest oczywiście zachęta do tego, żeby pójść na kompromis, a z drugiej strony właśnie to ta sankcja, przedstawiona jest ta sankcja, która będzie grozić za nie przychylenie się do tej miłej prośby. I myślę, że no jednak ona nie odniesie takiego skutku, jak przewiduje Jarosław Kaczyński, chyba że tym skutkiem jest rzeczywiście wytoczenie procesów na gruncie prawa karnego poszczególnym członkom opozycji, co będzie prowadziło do dalszej eskalacji tego konfliktu i raczej nie ma to sensu. Może o to chodzi opozycji, żeby sprowokować rządzących do dosyć wyrazistych posunięć, do ostrych ruchów? Niewątpliwie tak, to znaczy jest to pokolenie polityków, które tym różni się od poprzedniego, nawet tego pokolenia, z którego wywodzi się Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, że nie ma na swojej karcie, dotychczasowej karcie
kariery politycznej, jakiegoś takiego mocnego punktu walki o wolność, który musiałby być okupiony na przykład pozbawieniem wolności, czegoś w tym rodzaju. Jakby oczywiście to jest taki element, który przecież, taki element kariery politycznej, który pozwala mówić o tym, że jakiś polityk dokonał kiedyś heroicznych czynów. I być może jakby o taki punkt w CV chodzi niektórym politykom polskim, ale myślę, że czasy na tyle się zmieniły, że powinniśmy jednak przestać myśleć w tej logice oporu, który skończy się więzieniem na przykład. Ten protest, o którym mówimy, który ma potrwać do 11 stycznia, zapewne będzie często komentowany w mediach. Kto może docelowo zyskać, a kto stracić na tym sporze? Stracić na pewno mogą politycy jako grupa zawodowa, w tym sensie, że zaufanie społeczne do ludzi, którym przecież powinniśmy ufać najbardziej, do kierujących instytucjami państwa, będzie tak podkopane, iż nie wiem, jaka może być frekwencja w następnych wyborach, ale zakładam, że rekordowo niska. Natomiast tak pragmatycznie, kto może zyskać? Trudno mi odpowiedzieć. Teraz przed chwilą widziałem wyniki sondażu przeprowadzonego dla którejś ze stacji telewizyjnych i w zgodzie z tym sondażem to jednak nie zyskuje, Platforma jednak nie zyskuje, jednak upadł ten jeden punkt procentowy, przy czym wzrósł Nowoczesnej, a w ogóle rządzącym Prawu i Sprawiedliwości przybyło 5 punktów procentowych. Więc jeżeli kierować się logiką sondaży, to dalsze prowadzenie tego sporu na pewno nie będzie przysparzało korzyści głównym aktorom, czyli posłom Platformy Obywatelskiej, natomiast zyskiwać będą posłowie wywodzący się z Nowoczesnej, czy też może z właśnie po prostu obóz rządzący. I jedna rzecz jeszcze zastanawia mnie, jakby moim zdaniem, niedoszacowanie w ogóle postawy ruchu Kukiz 15, ponieważ to ugrupowanie prezentuje bardzo zdystansowane stanowisko wobec tego, co się dzieje. Nie po raz pierwszy zresztą. Nie po raz pierwszy zresztą i jakby nie znajduje to odbicia w sondażach, co mnie trochę dziwi. Może w takim razie nie chodzi o konkretne propozycje, o sensowne rozwiązania, tylko o pewną atmosferę dość specyficzną, w której łatwo się określić, tak albo nie, białe, czarne. Pewnie, że tak. Jakby takiego rodzaju upraszczanie polityki zawsze jest atrakcyjne, jakby dla poszczególnego człowieka jako wyborcy, jak i dla rządzących, ponieważ mogą wtedy formułować proste tezy, które się spotykają z jakby przytaknięciem albo zdecydowanym odporem. Czy ten spór był nie do uniknięcia? To się musiało wydarzyć w takiej czy innej formie, w takim czy innym momencie? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że dużo rzeczy w ogóle było do uniknięcia. I ten spór także. Ale to nie jest żaden determinizm, że on był wpisany w dzieje Rzeczpospolitej i nie mogliśmy się bez niego obejść. Myślę, że gdyby wrócę do tego po raz jeszcze raz, że gdyby politycy okazali sobie jako zasiadającym w tej samej instytucji więcej szacunku, być może byśmy mieli do czynienia z inną sytuacją. A czy do uniknięcia był spór o Trybunał Konstytucyjny? To jest pytanie, które było stawiane bardzo często w tym tygodniu, bo przypomnijmy, od środy Trybunał ma nowego prezesa, jest nim sędzia Julia Przyłębska. Myślę, że ten spór nie był do uniknięcia, bo zakładam, że wizją Jarosława Kaczyńskiego jest całkowite przebudowanie instytucji w Polsce i po raz pierwszy ma jako pierwszy polityk w historii naszej nowożytnej historii ma taką szansę przedstawić alternatywną wizję funkcjonowania instytucji. I Trybunał Konstytucyjny w tym sensie jest instytucją kluczową, jest instytucją, która na ostatecznym etapie rozstrzyga o tym, czy pomysły na funkcjonowanie państwa przejdą, czy też nie. Oczywiście
pełne uprawnienie do całkowitego przemodelowania państwa daje większość uprawniająca do zmiany konstytucji, ale takiej większości dotychczas nie mieliśmy i po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której to jeden obóz polityczny po prostu może kształtować życie społeczne, życie instytucjonalne według swojej wizji. I w tym znaczeniu uważam, że nie był do uniknięcia spór o Trybunał Konstytucyjny. I w dyskusji o Trybunale w Polsce, o funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, głos po raz kolejny zresztą zabiera Bruksela ustami wiceszefa Komisji Europejskiej, który stwierdza, że nie porzucimy tej sprawy. Chodzi oczywiście o sprawę Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Jak zaznacza, jeśli dialog nie przyniesie rozwiązania, Komisja Europejska, tu cytat, będzie musiała spojrzeć na inne opcje. Czyli na tą tak zwaną opcję nuklearną, która doprowadzi do tego, że nie wiem sam dlaczego to tak brutalnie się nazywa, która doprowadzi do odcięcia dostępu do funduszy unijnych. Co być może zostać tak przedstawione ze strony rządzących, że mieli rację, w sensie, że Unia Europejska jednak nie jest ponad polityczną, ponadpodziałową instytucją ponad podziałami i komisja w niej, lecz jednak motywowano interesami politycznie, być może grupą kolesi, nie wiem. I jakby posunięcia ze strony Unii Europejskiej też moim zdaniem powinny być miarkowane i też nastawione jednak na próbę do porozumienia się, dogadania z rządzącymi. Tak samo ze strony rządzących. Tym bardziej, że polski rząd kwestionuje procedurę kontroli praworządności, która została nałożona na Polskę, uznając ją za instrument pozatraktatowy, nieumocowany prawnie. Pewnie, że tak. I to jest właśnie początek tej narracji, o której przed chwilą powiedziałem. Dlatego też chciałbym, życzyłbym sobie i Polakom, by jedna, jak i druga strona postępowały w relacjach ze sobą ostrożnie i z umiarkowaniem i rozsądnie. Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, czy fakt, że nowy prezes objął stanowisko w tym tygodniu, zamyka sprawę, zamyka dyskusję? Czy spodziewać się ciągu dalszego? Myślę, że jeszcze kilku sędziów nie do końca być może się zgadza z zasadami, na których będzie funkcjonował Trybunał obecnie i w zależności od ich postawy i nie tylko ich, bo zarówno z sędziów powołanych przez Prawo i Sprawiedliwość, jak i przez sędziów powoływanych, od sędziów powoływanych w poprzednich rządach, powinniśmy oczekiwać właśnie zrozumienia istoty instytucji, w której zasiadają. I jeżeli sędziowie dalej będą wpisywali Trybunał w konflikt polityczny, to ta instytucja prawdopodobnie może stracić na swoim znaczeniu. Jakby może się stać po prostu ostatnim etapem procesu legislacyjnego, takiego jakby sobie życzył tego rządzący, kiedy w istocie nie taka jest rola tej instytucji. Problem z Trybunałem polega w Polsce moim zdaniem na tym, że nie umiemy do końca zdefiniować jego roli, jeżeli chodzi o przedstawienie tej instytucji społeczeństwu. Jakby Polacy moim zdaniem nie wiedzą do końca, na czym polega istota i właśnie rola tego organu. Być może powinniśmy brać przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jesteśmy świadomi i wiemy, jakiego rodzaju opcje i poglądy polityczne przedstawiają poszczególni sędziowie. Jest co do tego konsensus i ta rozgrywka polityczna... Czysta gra po prostu. Jest z jednej strony czystą grą, ale w ramach ustanowionych przez Stany Zjednoczone reguł. Wiemy, czego się spodziewać. Tak, jest to właśnie... W tym sensie jest to miara kultury państwowości, jeżeli można tak to ująć. Na zakończenie jeszcze świąteczne życzenie dla polityków z pana strony. Wszystkiego dobrego życzę państwu, przede wszystkim mądrości. I wyrozumiałości może też. Jan Chmielewski i Klub Jagielloński, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. Polskie Radio 24. A
my zmieniamy temat i raz jeszcze wracamy do sytuacji na maltańskim lotnisku. Przypomnijmy, porywacze libijskiego samolotu uwolnili wszystkich członków załogi, a sami zostali wyprowadzeni w kajdankach. Na pokładzie było 118 osób. Wszystkie uwalniano etapami przez 1,5 godziny. Według agencji Reutera porywacze byli uzbrojeni i prawdopodobnie chcieli ubiegać się o azyl polityczny na Malcie. W naszym studiu Roberto Gallia, maltański dziennikarz, Polskie Radio dla Zagranicy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Tym razem wszystko skończyło się dobrze. Tak, chociaż tym razem bywało różnie, a takie przypadki jak ten, że libijski samolot ląduje na Malcie, to nie jest odosobniona sprawa. To nie jest odosobniona sprawa. Też porwanie samolotów na Malcie też nie jest nic nowego, nawet jeżeli od kilkudziesięciu lat tego nie było. Chciałbym przypominać, że w rok 85 był jeden z najgorszych takich przypadków, gdzie 60 osób zginęło, wśród nich dwóch porywaczy, które właśnie zginęli na Malcie przez albo po porwaniu samolotu Egypter lot 648. To był rok 85. Mhm. Co sprawia, że tak często samoloty libijskie, ale nie tylko, lądują na Malcie? To, bo dzisiaj bardzo blisko śledziłem sytuację, właśnie oglądałem telewizja maltańska i zobaczyłem tak z bliska, więc chciałbym wyprostować trochę co informacja Reutera, że nie wiadomo do końca, czy oni byli uzbrojeni. Mieli na pewno, powiedzieli, że mieli granaty. To jest trochę różnica, tak? Czy mieli te bronie faktycznie, czy nie, bo mogli powiedzieć dużo, a faktycznie co mieli, to jest coś innego. To na pewno oni mieli, albo powiedzieli, lepiej tak powiedzieć, że chcieli zaczynać taką partię w Libii,